Nie wszystkie psalmy są Dawidowe. 12 psalmów zostało napisanych przez Asafa. Asaf był jednym z chóru w zespole Dawida. I jest psalm 50, to jest Asafowy, i potem od 73 do 83. Psalm 77 to jest psalm Asafa. I Asaf jest w takim miejscu. Jest w takim miejscu, w którym jest mu źle. Jest mu źle. Coś go męczy. No, bardzo często jesteśmy w takim miejscu. Dlatego, że tu na ziemi nie będzie nam do końca dobrze. My mamy ściągać królestwo z nieba na ziemię, tak? Ale przebywając tu na ziemi, to co ziemskie będzie nas dotykać. A że człowiek powstał z prochu ziemi, to wszystko co cielesne w człowieku będzie działało przeciwko duchowi, będzie go dotykać. I Asaf mówi tak. Myślami wracam w przeszłość do odległych lat. I co on robi? Patrzy do tyłu. Wśród nocy wspominam mą pieśń, całym sercem dociekam w głębi ducha badam. Nie śpi, rozmyśla, zagląda do tyłu w przeszłość. I pytania do niego przychodzą. A wiecie jakie pytania? Bo jest mu źle. Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności? Czeka na coś za długo. Rozmyśla. Przychodzą do niego wątpliwości. Czy jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumił miłosierdzie? I stwierdziłem, to mnie bardzo boli. W ciele i w duszy przechodzimy przez ból. I to będzie nieodłączne. Czyżby prawica najwyższego mogła być zmienna? I się opamiętuje. Dla mnie to przyszło, jakby nagle spadło coś na niego, takie opamiętanie. Także zapada się w dół, zapada się w dół, ogląda się do tyłu, ma różne pytania, które są już wątpliwością co do wielkości Boga. I nagle się opamiętuje i mówi, przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. My się nie oglądamy do tyłu. Przecież on robił źle. Jak robił źle, bo się oglądał do tyłu i wspominał, to przychodziły wątpliwości. Czy ty rozumiesz, co to jest? To nie jest tak, nie wspominaj. Po prostu przyjdą wątpliwości do ciebie. Przyjdzie duch zwątpienia. Nie chcesz chodzić w duchu zwątpienia, to lepiej sobie przypominaj dzieła Pana. On się opamiętał. Spokutował. Spokutował z tego, co robił źle. Czyli zaczynasz zmieniać swoje myślenie i zaczynasz robić dobrze, tak? Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko
co robisz jest święte. Który Bóg z małej litery, bo to żaden Bóg, który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Nasz Bóg. Który Bóg jest tak wielki? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swoją moc. Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa. Ja chcę, żeby do waszego życia przyszło upamiętanie. Bo to, jeśli robimy coś nie tak, jak mówi Słowo, to jesteśmy nieposłuszni i zbuntowani. A duch buntu to jest Bóg Lucyfera. On się zbuntował przeciwko Bogu. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? To chcę popłakać pod poduszkę i powspominać, jak ci źle? Skoro wielki Bóg jest z tobą, a na wszystko ma rozwiązanie, jeśli się do Niego zwrócisz, to On przyjdzie, bo nie dał ci ducha lęku, ale ducha mocy. Bo dał ci ducha mądrości. Bo dał ci ducha trzeźwego myślenia. Albo ogłaszasz, że chodzisz w tym duchu. Albo se płaczesz w poduszce i mówisz, jak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Ktoś kiedyś to napisał. I se śpiewał. I myślicie, że mu było dobrze, kto tak śpiewał? A ja tak mam, że Jezusa znam. Ja tak mam. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem. On nas wyrwał z ciemności. On nas przeniósł do cudownej swojej światłości. Asaf się upamiętał. Ale widzicie, że diabeł chodzi w koło jak lew ryczący i szuka, kogo by pożreć? Przyjdzie niewinnie i zaczniesz wspominać. Nawet się nie zorientujesz, jak ty jesteś tam gdzieś głęboko, już te myśli na ciebie wpływają. A ty masz panowanie nad swoimi myślami. Możesz myśli aresztować, możesz myśli wyrzucić, możesz zdecydować, że będziesz się radował w Panu, dlatego że On jest dobry i On ma dla ciebie wszystko to, co dobre. Możesz to zrobić, ale to jest twoja decyzja. Ale Bóg zawsze mówił, posłuszeństwo jest mi milsze niż ofiara. Posłuszeństwo jest mi milsze niż ofiara. Więc nie mów, że kochasz Boga, jeśli nie jesteś wykonawcą Jego słowa. Bo jak się kogoś kocha, to się go słucha. A Bóg cały czas mówił, słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Jest coś, trzeba się z tym rozprawić. Nie będzie czegoś takiego, że ja tak zawsze. Won zawsze. Won. Basta. Koniec. Przychodzi nowe i wchodzi w nowe. On jest naszą siłą. A w Jezusie Chrystusie ja mogę wszystko siłą Jego potęgi. W Nim. W Nim. Bo z Nim jesteśmy zjednoczeni. Z Nim jesteśmy połączeni. A jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Przyjęliście? Chodźcie w Nim. Chodźcie w Nim. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś naszą pomocą. Ciebie uwielbiamy i Ciebie wywyższamy. Tobie oddajemy chwałę. Ty jesteś naszym Królem. Dziękujemy Ci, Jezus, że Ty nas przeniosłeś do Królestwa swojej światłości. I że jesteśmy teraz królewskim kapłaństwem, że jesteśmy narodem świętym, że jesteśmy tym ludem, który został napyty Twoją cenną krwią. Ja ogłaszam, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. Ja ogłaszam, że jedynie Ty jesteś naszą drogą. Jedynie Ty jesteś prawdą, prawdą absolutną.
ogłaszam, że na tej drodze głupi nie zbłądź. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty do nas mówisz. Dziękuję Ci, Ojcze. Ja Cię wywyższam. Wywyższam Ciebie, Królu Królów i Panie Panów. Tobie chwała i cześć. Tobie jedynemu, prawdziwemu i żywemu Bogu. Chwała i cześć.
Mocą krwi.
Ja proszę, żeby grzechotka wróciła w ręce Madzi. Kieruję te słowa teraz do wszystkich sióstr, do wszystkich braci. Instrumentami tutaj kieruję Teresa, Kasia albo Madzia. Jeśli oni komuś coś przekażą... Kasia dała grzechotkę Markowi. Dobrze, ale na prośbę tutaj członków jest taka akcja, żeby grzechotka była zawsze koło Madzi i tambury. Żeby z niego korzystać. Krzyż Golgoty.
te chwile z naszego życia zabraniać. Bo mamy nowe życie, nie zawsze. Przeszłość nie istnieje. Jest dziś, dziś.
Thank you.
wspomniane słowo. Ale najpierw Adam coś przetłumaczy. Karekaja kakarekariare, bila kiloku karharatelara, kirkiaria basztrodore na meteria de kanararia, ekriaria hekasz krok, okara mutrur na metaria de desade darara, kakaria karok, kaszrapada, ekekiaria, basztrodu jono dorora, kakaria rabatetria, satotia, ekaniakia, komo koszko koretetia. Radzę się w Panu w zaufaniu. Twoje siła jest w zaufaniu do Boga. Twoje siła jest w zaufaniu, w wierze. Czerp z tego źródła. Wbrew temu, co podpowiadają Twoje oczy. Tam jest miejsce obfite, stół zestawiony. Miałam silne przekonanie, że będę miała nowy język i że Adrian wyjdzie i go przetłumaczy. I to jest właśnie nowe, gdzie musimy zrozumieć, że my nowe już mamy. To nowe bierze się przez odwagę i wiarę. My musimy to nowe po prostu wypełniać. Tak? Adrian mógł mieć różne fizyczne odczucia i myśli, był zaskoczony. Mógł nie wziąć tego nowego i by nie powiedział. To jest decyzja wiary i odwagi, a my to nowe, to jest czas już nie przygotowywania się, żeby brać to nowe, tylko czas wypełniania nowego. A kluczem do tego nowego jest odwaga i wiara, którą my mamy dysponować. Wiara jest czynna w działaniu. Wiara nie jest czynna w mówieniu, wiara nie jest czynna w siedzeniu, tylko wiara jest czynna w działaniu. Żeby wejść w nowe, trzeba zrobić krok wiary. Nie w to, co widzisz, nie w to, co masz, tylko w to, co mówi do ciebie. I nie bój się, tak mówi Pan. Nie bój się zrobić tego kroku wiary, wchodzenia w nowe. No, chcę poprosić właśnie odnośnie tego słyszenia. To jest twoje być albo nie być. Słyszenie Boga. I można żyć sobie bez tego słuchania. Ale prawdziwe życie zaczyna się, kiedy przyjmujemy słowo i idziemy za tym, co Bóg nas mówi. W sensie nic się nie zmienia, być może. Ale mam takie silne przekonanie, że żeby wziąć na poważnie to, żeby żyć tym słowem, które Bóg mówi do nas. Nie?
Ciebie stałem w wolności, serce oddałam wolność. Ciebie dostałem wolności, serce oddałam wolność. Ciebie dostałem wolności, serce oddałam wolność. Ciebie dostałem wolności, serce oddałam wolność. Od Ciebie dostałam wolności, serce oddałam wolność. Od Ciebie dostałam wolności, serce oddałam wolność. Od Ciebie dostałam wolności, serce oddałam wolność. Od Ciebie wywyższamy Ciebie. Teraz żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Amen.